Szanowni Państwo, zapraszam niezwykle serdecznie na 56. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski do Kudowy Zdroju, który odbędzie się pomiędzy 22 a 25 sierpnia bieżącego roku. Proszę Państwa, oczywiście cudne miejsca, cudne przestrzenie, urokliwy Zdrój, Teatr pod Blachą, Teatr Zdrojowy, kościoły kudowskie, a także niezwykle urokliwy Park Zdrojowy, gdzie sama natura jak gdyby zachęca do wykonywania Stanisława Moniuszki. Z jednej strony koncert inauguracyjny poświęcony w szczególny sposób rocznicy niepodległości. Wystąpi wielki, znakomity tenor białoruski Jurij Horodecki. Wraz z nim wystąpią świetni śpiewacy opery wrocławskiej, Joanna Zawartko, Hanna Sosnowska, Jacek Jaskuła, chór, orkiestra. Całością będzie dyrygował Wojciech Rajski. Usłyszymy fragmenty oper Straszny Dwór, Halka, Hrabina, ale także pieśni Stanisława Moniuszki. Zapraszam oczywiście najserdeczniej też na następne te większe wydarzenia, czyli koncert trzech tenorów i trzech sopranów, gdzie nie tylko usłyszymy Stanisława Moniuszkę, gdzie będzie można się zabawić troszkę tym wykonaniem. Zapraszam na w sposób wyjątkowy, na premierę urtekstową, czyli tą premierę, gdzie wszystko jest będzie wykonane tak, jak sobie wymyślił Stanisław Moniuszko i autor libretta. Proszę Państwa, będzie to Karmaniol. Wystąpią młodzi śpiewacy z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zagra orkiestra festiwalowa. Reżyserem spektaklu jest Roberto Skolmowski, natomiast za stronę muzyczną, jako kierownik muzyczny i dyrygent, będę odpowiadał ja sam. Ostatniego dnia już właśnie na koncert Moniuszko i Gospel, gdzie Spirituales and Singers Band bierze na warsztat również utwory Stanisława Moniuszki. Głęboko przekonany jestem, że będzie to fantastyczny koncert, gdzie znakomici śpiewacy ukażą Moniuszkę zupełnie inaczej. Festiwal, który ma 56-letnią tradycję, wrócił w to miasto, więc naturalnym jest, że Urząd Miasta w Kudowie Zdroju utożsamia się z tym festiwalem, począwszy od finansowania, współfinansowania tego festiwalu poprzez takie czynności związane z organizacją, ze sprawami technicznymi, z obsługą. Myślę, że ta promocja miasta poprzez festiwal jest bardzo duża, zwłaszcza od ubiegłego roku, kiedy z festiwalem moniuszkowskim wyruszyliśmy również i do Warszawy w studio imienia Agnieszki Osieckiej, w Radiowej Trójce, w Radiowej Jedynce. Promujemy festiwal, ale za każdym razem, kiedy pada nazwa Międzynarodowy Moniuszkowski Festiwal w Kudowie Zdroju, prawda? Promuje się również i marka naszego miasta. Myślę, że i festiwal, i Kudowa są dziś nierozłączne. 56. Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju. Znajdźcie Państwo czas między 22 sierpnia a 25. I nie pożałujecie tego, że spędzacie te piękne dni w anturażu uzdrowiska, jednego z najpiękniejszych polskich uzdrowisk, że słuchacie Stanisława Moniuszkę, że odwiedzicie może pijalnię i napijecie się wody zdrojowej, że rozejrzycie się Państwo dookoła i stwierdzicie, że jesteście w jednym z najpiękniejszych miejsc świata. Ja tam na Państwa będę oczekiwał z otwartym sercem i mam nadzieję, że wszystkich Państwa zobaczę w Kudowie Zdroju. Do zobaczenia.